Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej. Już za 7 godzin niecałe będzie cisza wyborcza i wreszcie sobie odpoczniemy po trudach tej ciężkiej kampanii. Była to chyba najfajniejsza kampania, jaką w życiu zdarzyło mi się brać jej udział. A było ich całkiem sporo, bo już naliczyłem około 15. Ale jako koordynator regionu śląskiego muszę Wam powiedzieć, podłaliśmy. Podaliśmy radę, daliśmy radę my, struktury, my działacze, oczywiście współkonfederaci doskonale wywiązywali się ze swoich zadań. Były oczywiście jakieś drobne zgrzyty, ale to bardziej kosmetyczne docieranie się było niż jakieś poważne konflikty. Ale muszę powiedzieć, że było to wspaniałe. Mieliśmy banery, mieliśmy plakaty, my i nasi sympatycy rozwiesili setki plakatów, rozwiesiliśmy tysiące ulotek, rozdaliśmy tysiące baloników, zorganizowaliśmy najlepszą konwencję wyborczą w całej Polsce, bo wcale nie uważam, żeby konwencja w Krakowie była od naszej lepsza. Może mieli trochę więcej ludzi, ale nasza i tak była fajniejsza. W każdym bądź razie dziękuję Wam wszystkim za tą wspaniałą kampanię, za zaangażowanie, wszystkim tym, którzy przyjeżdżali, przewozili materiały, wszystkim tym, którzy brali naklejki, koszulki. O, proszę bardzo, w ostatnich dniach przybyła do nas taka koszulka. Zniknęła w ciągu w kilku godzin cały zapas. Gdzieś tam schowano jeszcze dwie, ale jak... W każdym bądź razie było super. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że z wielką przyjemnością będziemy oglądać wyniki tych wyborów. Wieczór wyborczy zapowiada się naprawdę gorąco. Ja po cichu liczę na dwucyfrowy wynik. Na trzycyfrowy będzie ciężko naprawdę, więc skupmy się na tym, żeby tylko wyprzedzić wiosnę i to będzie na te wybory chyba nasz plan maksimum. Ale jest on realny. Ja naprawdę głęboko wierzę, że będziemy mieć dwucyfrowy wynik i wyprzedzimy wiosnę. To się da zrobić. To się mogło udać, tym bardziej po wczorajszej całkiem niezłej debacie w naszym wykonaniu. Znaczy, debata jak zwykle była nudna, bo debaty zawsze są nudne, ale nasz kandydat był znacznie mniej nudny niż pozostali. I to był nasz sukces. W każdym razie, za 2 dni głosujemy. Dzisiaj Wam powiem, na kogo będę głosował, chociaż dla większości pewnie nie będzie to nic zaskoczeniem. Będę głosował na Dobromira Sośnierza, który odwalił naprawdę kawał dobrej roboty w Brukseli. Przez ten rok zrobił więcej niż nasi pozostali europosłowie, razem wzięci. I jemu to po prostu pasuje. On naprawdę dobrze się czuje w tych klimatach i chyba najlepiej z nas wszystkich rozwali tą Unię od środka. On pokazuje mechanizmy, jak bardzo ta Unia jest bezsensowna. Bo możemy się spierać, czy Unia jest dobra, czy te dyrektywy są dobre, czy złe, czy i te przepisy, które wprowadzają. Tylko chodzi o to, że tak naprawdę ta organizacja jest bezsensowna. Te założenia, fundamenty, tego się nie da zreformować. Nie jest tak, jak mówi Paweł Kukiz, że wejdźmy tam do Unii i ją poprawmy. Tego się nie da poprawić. Jak się dom wybuduje do góry nogami, to nie można powiedzieć, że o, to teraz przełożymy drzwi na dół, a okna do góry. Ten dom, dach będzie dalej na dole. My musimy zburzyć to wszystko i budować dom od nowa. No trudno, no zmarnowaliśmy ileś tam pieniędzy, zmarnowaliśmy ileś tam czasu, ale trzeba tak zrobić. I im szybciej to zrobimy, tym lepiej, bo będziemy szybciej mieszkać w normalnej Europie i tym szybciej będziemy mieli normalne państwa, normalne relacje, normalne wymianę towarów, bez żadnych regulacji co krzywizny banana, co jest szynką, a co nią nie jest, czy oscypek to muszą robić górale, którzy mają certyfikat górala z dziada pradziada. To nie o to chodzi. To nie tak powinno wyglądać. Unia Europejska powinna zostać zniszczona, zaorana, posypana solą, wypalona ogniem, wywiana wiatrem. I na tych dopiero, po iluś tam latach, powinniśmy zacząć budować coś nowego. Nowego, na nowych, zupełnie innych zasadach. Ale w międzyczasie będą wybory do Sejmu. I to my musimy najpierw u siebie posprzątać. Unia, Europa jest trochę dla nas jeszcze za duża. Najpierw posprzątajmy u siebie, a pozostali zobaczą, jak pięknie jest u nas i będą chcieli zrobić tak samo. I tego Wam wszystkim życzę. I dlatego pojutrze ja głosuję na Dobromira Sośnierza, najlepszego kandydata na liście numer 1 Konfederacji i macie głosować na numer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Widzimy się na wieczorze wyborczym. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek i że osiągniemy wynik, który będzie satysfakcjonujący dla nas wszystkich.
i będzie doskonałym prognostą wyniku na jesieni. Do zobaczenia.